W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, spędzicie 24 godziny pod biurkiem i spędzicie to dobrze powiedziane, dlatego że to wy zrobicie właśnie. Witamy, co? Słuchajcie, co? Specjalnie zamówiłem, specjalnie zamówiłem największe, tak, będę ci dało jedzenie, specjalnie zamówiłem stare największe biurko, stary, normalnie? Największe biurko na świecie, więc macie tutaj biurko. A mogę na biurku? Nie, tylko pod biurkiem. Słuchajcie, nie, zamknij się na razie, słuchajcie, i oni będą spędzać tutaj 24 godziny, a jeśli chcecie zobaczyć, jak ja spędziłem 24 godziny pod biurkiem, to w takim razie wbijajcie na mój vlogowy kanał, wbijamy tam 100 tysięcy subów do końca kwietnia i wtedy będzie tam codziennie filmik i tutaj codziennie filmik, więc koniecznie wbijajcie, słuchajcie, subskrybujcie, proszę, i wyślijcie też mamie filmik, że fajny, i wszystkim, i koledzy też, i tak dalej, więc koniecznie zobaczę tam filmik, jak to wygląda, macie raz w karcie i na końcu będziemy mieli także, no i co, w takim razie, słuchajcie, wy już nie możecie wychodzić z tego, zobaczymy, co? Czy wam się uda 24 godziny wytrzymać ja tutaj. A, o, to super w takim razie, Goti. Ała. Ej! Czy on już odpada? Słuchaj, nie, no. Nie, odpada, odpada. Ale ciągle nie. Jest pod biurkiem teoretycznie. Jest pod biurkiem ciągle. A teraz już jest pod ziemią. No nie, no, stanej, masz ostatnią szansę, żeby stamtąd wyjść. Ja zaraz muszę znaleźć, no ja cię idę zabrać z innego. O nie, czemu tu są takie dziury? Dobra, ja zaraz to wszystko tam ustawię. Dobra, stop, słuchajcie, już macie teraz linię. Jak ktoś wejdzie chociaż na tą linię, to odpada, więc... do góry i pod spód. Nie, nie wolno, nie wolno. Ani na biurko się dostać, musicie być cały czas pod biurkiem. Takie są zasady, słuchajcie. Ja mogę tutaj stać? Nie, stary, bo ty. A też możesz, chyba stać. Ale tutaj. No to, ale to jest pod biurkiem na biurku naraz. Tutaj tak? A to jest czemu w słońcu? Tutaj jest cień. Ale tutaj już jest, przecież tu jest jedna kratka bez biurka. No, nieprawda. Ale za daleko, żebyś nie wyszedł za daleko, bo jak coś to Goti, ty jesteś tutaj takim gościem, co wszystkim to ty mi wszystko skarżysz, więc ty mi mów, jakby coś ktoś oszukał, co nie. Dobra, w takim razie zobaczymy. Co? Stanley. Ja mówię, że bardzo. Zaraz wylecisz, stary. No i zero challenge wtedy będzie. Ej, Maja! Ty zgubiłaś róg! Ej, co? Maja? Co? Maja, ty już nie jesteś jednorosztową księżniczką? Ja to widzę, ja sobie przy... Nie, róg! No miałaś jednorosztowy róg. To jest nie mój róg. Może to nie jest ma... Ej, ty masz faktycznie ten kilof! Widzisz? Gdzie? No, popatrz, faktycznie ma ten kilof, widzisz, Goti? Ja zarąbałeś tego. Ten. No nie, tak. Kamilina, ja. Zabrałeś. Nie. Maja, to ty już nie jesteś jednorożcową księżniczką, skoro nie masz szeroku jednorożcowego. No, dawaj kilo. Nie mam pojęcia. Ej, ty masz kilo w ręce ciągle, wytyfy. Ja cię... O co? Znaczy róg, on ma... Oddawaj kilo. Dobra, słuchajcie, ja od was opuszczam, wy to wszystko tutaj sobie według siebie tam zróbcie i jazda. Dobra, trochę już minęło. Która jest? Ej, zegarek, skąd wymyślcie zegarek? 14:28 już, a zaczęliście. Zaczęliście o 13, więc półtorej godziny. Ej, czemu? Odaj mi ten kill-off. Odaj mi ten kill-off. Ja cię. A skąd mamy wiedzieć, że skoro ty masz kill-off, ty nie zabrałeś też rogu Mai na przykład? Ej, bez kitu. No, dokładnie. Dokładnie. Więc uważajcie, ja słuchajcie, zamówiłem sobie wszystko hurtowo, bo nie wiedziałem, ilu będzie osób pod tym biurkiem. Więc w takim razie, słuchajcie, macie na razie po kurczaku. W takim razie. To jest kurczak z Rożna, więc smaczne. Oj! Ej, uważaj, czy ty dotknąłeś? Nie, nie, nie. Oj! Oj, to są. Widzisz, jak jest za linią. Stary, za linią jesteś. Nie, nie jestem. Dobra, ostatnie ostrzeżenie to było. Nie, no tam to było bardzo za linią. A jak ktoś wypnie, to się liczy? To były buty. Nie, no nie możesz kogoś stary wyrzucać z linii. Wytyfy, dobra. Ja nie wierzę, dobra, ja do was wrócę potem i zobaczymy. Nie bijcie się, ej! On mnie bije! No nie, widziałem go, Goti, że to ty pierwszy. Nie, bo ja słyszałem takie słabe uderzenie, więc tylko ty byłeś w stanie to zrobić, bo Maja nie bije nikogo. A gdybym ja uderzył, to byś... Strajkuję, nie jem nic, nie mam rogu. Czemu? Ej, ale czemu, Maja? Nie możesz nic nie jeść. Maja! Zabrał żul. Czemu żul je mięso, Mai? Do całej. No ja cię... Maja, to masz chociaż tort. Maja, to masz tort chociaż. Nie! Tort na pewno zjecie. No dobra, ja was zostawiam w takim razie i zobaczymy. Trzymajcie się, lecę dalej. Halo, czego wy tortu nie jecie? Co się dzieje? Zobaczcie, jak to pierwszy mrugnie, ten mrugnie, jak ostatni je tort. O lol, wszyscy macie mega otwarte oczy. Patrzcie, jemu się nawet szare zrobiły takie.
Oj, tylko on zawsze powiem, bo to jest szary człowiek. Właśnie. Mięso szarym też. Człowiekiem, w ogóle nie ma energii. Właśnie nie, co wy z tym... Nie, dzięki za mięso. Stany mrugnął teraz! Stany mrugnął teraz! Co ja mrugnąłem? Tak. Ja nie mrugam przecież. Ja widziałem jak mrugnąłeś, stary. Opie nie mrugałem. Teraz tylko Maja i Goti. Dobra, walka. Dobra, Maja, ciasto. Dalej walka. O nie, 17:13. Czemu ty nadepnąłeś na te ciasto w ogóle? Nie nadepnąłem, to było takie, wygrałam, wiesz... Wygrałam, rytuał. Nie, mrugnąłeś, tak. Mrugnąłeś. Masz. Nie, no jakby... Jest na nagraniu. Ja cię kręcę. Nieprawda. Weź się... Dobra, ale słuchajcie, bo już jest zaraz 18, a wy tutaj ciągle... Dobra, ja wam dam jeszcze, nie wiem, chlebek może? Do mięsa, trzymajcie, smacznego w takim razie. Ja wam zaraz zrobię jakieś zadanka, żebyście mieli coś trudniejszego trochę. I zjedzcie to ciasto, bo niedługo się zniszczy, co nie? Więc ja nie wiem, co wy robicie, że wy go nie jecie. Ja cię patrzę, już takie, ten jest trochę ciemnawo, która? 18:07 już. 18:09. Słuchajcie, w takim razie, bo ja wam nie mówiłem, ale wy normalnie siedzicie tutaj, nie dostajecie żadnych pieniędzy za to, ale... Za chwilę jedna osoba z was będzie mogła wyjść stamtąd i dotrzymać dodatkowo pieniądze. Tylko, tak, że nie dość, że dostaniesz... Ej, a toaleta? Gdzie toaleta? No, wszędzie dookoła ciebie jest toaleta. Wow. Okej, okay, nie. Dobra, ale słuchajcie, w takim razie powiedzmy, zrobimy coś takiego. Ja tutaj mam dwa kartony, jeszcze nie wiem, co zrobię z tymi kartonami. Ale w takim razie, słuchajcie, zróbmy coś takiego. Tutaj jest karton taki, a tutaj jest karton taki. O nie, gdzie ja go mogę... Ja go nie mogę wytyfy... Ten jest dobry, ten jest on jest dobry. Za ciężki, ja go nie mogę... No. O, tutaj jest karton. Wow. I oba są zamknięte, co nie? I wy totalnie nie wiecie, co gdzie wyrzuciłem. Totalnie. Ja nie wierzę, no nie. Ale dobra, w takim razie, słuchajcie. Musicie podzielić z prawej strony, tylko nie może być tak, że wszystkie idą sobie w jedną stronę. Więc jedna na prawo i dwie na lewo, albo dowolnie jak musicie pójść. Okej, czyli ty Goti ten i Stanley. Nie, bo on tu... Czyli Stanley tam jest, tak? Ty na ten. No, chyba tak. Dobra, to Stanley, ty zostajesz i teraz walka między Mają i Gotim. Słuchajcie, wasze zadanie polega na tym, że macie tutaj mięso i jakby, bo mówi się czasami, że się rzuca mięso, jak ktoś dużo przeklina i wy musicie rzucić mięso i kto was dalej rzuci, ten wychodzi, tylko jakby nie możecie nadepnąć na żółtą linię. Jeśli nadepniecie na żółtą linię, to jest dyskwalifikacja. Stary, ty odpadasz. Czemu? No bo ty wybrałeś karton, gdzie było mniej osób go wybrało. Ale nie widziałem, co chodzi. No i co z tego, stary? Dobra, dawaj. Bo już jest godzina 20, a ty, stary, jakieś ten. Godzina 20, dobra. Goty, dawaj. Mam rzucić? No, dawaj. Tylko pamiętaj, żeby... A ci głupi przecież. Jak mu daj, jak daj jej fory. Ale Maja, ty możesz sobie zrzucić z tego nawet miejsca. Właśnie. Bo chodzi, że za ok... Dobra, to dawaj, Maja. Ja nie wierzę. O ja, Maja, możesz wyjść w takim razie. Mogę testowo rzucić. Możesz wyjść w takim razie, Maja, już. I dostajesz dodatkowo, słuchaj, ode mnie powiedzmy tysiaka, więc super w takim razie. Tylko ile to jest? Drugie za tego tysiaka. Więc trzymaj, może sobie kupisz, nie wiem, podróbę rogu, bo ten róg jest chyba warty bardzo. Co? Ej, a co jeśli Goti ci wyrwał róg w nocy, czy cokolwiek? Nie wiem, Maja, ale możesz już opuścić koło w takim razie. Znaczy, ten. Dobra, słuchajcie, jest godzina 21:26, to w takim razie może zrobimy jakieś super opowiadania. Maja, załatwisz ognisko? Maja? Ona już poszła do pokoju? No to jest właśnie Maja, no. No wytyfy! Ja wiem, żebyś dał mi fory. O co chodzi? No ja nie wierzę, no ja... Nie, dobra, wy zostajecie tutaj, ja wam zrobimy najwyżej ognisko, albo powiadamy sobie historię. O, ja sobie usiądę tutaj. Będą kiełbaski? Nie mamy kiełbasek, ale możemy podpalić karton. O tak. O, to co? Siedźmy... Gati. Gdzie? Słuchaj. Gdzie ona jest? Ty, a, tam jest. Wiesz, gdzie jest mój róg, więc ja przytrzymuję twojego Pikachu, dopóki nie dostanę rogu. Tylko pamiętaj, nie możesz... Ooo, patrz, tutaj było blisko. Nie było. Blisko było, stary, uważaj. Jest jeszcze daleko. Dobrze, więc Pikachu... Ale to jest niesprawiedliwe, bo skąd wiesz, że to on ukradł twój róg? A my wiemy, że ty zabrałaś jego Pikachu.
No, to jest gotowe. Ja wiem, że on zabrał róg. Nie do końca gotów. Wiadomo. No to on zabrał. No, jak szybko zabrał. Czas tutaj mija, a nie mijał tak szybko mi, jak byłem pod biurkiem. Wbijajcie koniecznie w prawym górnym rogu, co nie? I link w opisie także. Dobra, więc ja w takim razie, czy chcecie może mi chlebek? Ja na przykład potrzebuję, bo jestem już głodny. A ja sobie zjem ciasto w takim razie. Ja mam. Jak bo wy w ogóle nie jecie tego ciasta. Ja w takim razie, uważaj stary, bo ole, byłeś blisko teraz, stary, żółtego tego. No, nie wiem, stary. Moje ja zjadłem. Ej, co ty? Cały zjadłeś praktycznie. No Goti, już ciebie nic ciasta nie zostało. Ja dużo jem po prostu. Jadzie, no i co Goti, zostaw chociaż mu końcówkę ja tej. Moje ciasto. Dobra, ale która jest godzina? 23:18, więc chyba powoli czas na spanko. W takim razie macie kartony, w nich możecie, jakby żur ma doświadczenie. No, dobra. Mogę wam dać jeszcze, tutaj mogę wam dać jedno, walka o siedzenie, słuchajcie. Kto szybciej rozwali swój karton, dostanie to siedzenie. O, dobrze, Stanley, w takim razie Dobra. To jest dla ciebie i możesz sobie na tym spędzić noc tutaj. A tobie mogę dać co najwyżej, słuchaj, takie drewniane. Proszę bardzo. To wygrałem w życiu. O, to ja sobie włosy położę sobie. A, i zabiorę wam zegarek, żebyście nie wiedzieli, która godzina, żebyście żyli w ciągłej niewiedzy. Tak się nie robi, ja. Robi no się tak. Kopem jeszcze w ogóle. Dokładnie. Uważaj, żebym ci nie zabrał siedzenia czasami. Dobra, więc Maja, musimy się jakoś zamieniać, więc ty zostań do trzeciej, ja o trzeciej przyjdę i ten. Dobra, więc ja w takim razie idę pierwszy się wyspać. Maja. Ale pilnuj ich, jak wyjdą. Ej, co to jest za faworyzacja? Nie. Maja, ja ci... Ja wierzę. Dobra, ja idę się wyspać w takim razie, zobaczymy jak oni tam sobie poradzą z tym wszystkim. Jestem na około godziny trzeciej, trochę chwilę przed. Idę zobaczyć jak tam im idzie, czy czasami nikt nie opuścił tego. Dobra, drzwi zamknij tutaj, Szymek, nie możesz tak nie zamykać. Dobra, w takim razie, Maja! Możesz już iść w takim razie, zabierz tego Pikachu, żeby nie gusiło czasami Gotiego. Dobra, pobudka, halo! Pobudka, nie ma co! Co wy chcecie spać? Słuchajcie, jest godzina 2:45. Jest, nie można. W takim razie, słuchajcie, mam siadanko. Zaraz trzecia tak, będzie. Trzecia. Ty o tej godzinie już. O, dokładnie. Teraz jest trzecia, a trzecia tu jest godzina duchów. Jak grasz? Godzina duchów. Godzina duchów. Dlatego czas na straszną historię. Więc ogólnie, jak byłem w podstawówce, to był tam taki Marek. I on mieszkał w takim opuszczonym domie. I w pewnym razie pojechaliśmy do Biedronki i wróciliśmy do tego domu. I po prostu... Nie był papier. To nie jest taka straszna historia. Ale no, taki straszny dom, dlatego że tam po prostu zmarł... Mucha zmarła. W tym domu, no, mucha zmarła w tym domu. I później, słuchaj, że tam duch muchy żył tam, no wytywy, przyjdzie całą historia, minęła już... Maja, miałaś pójść spać, jest czwarta już. Nie, nie śpię bez rogu. Ej, Maja, może ty wiesz, co to są chuchy muchy? Maja, może cię właśnie... Może duch muchy cię właśnie pozbawił tego rogu. Duchy, no super. Suchy buchy. No ja nie wierzę, no. Dobra, ale już nie mogę wam opowiadać, bo jest już czwarta, no. No i co no teraz damy, w ogóle? O, 4:44. Zaraz będzie. Pięknie. Słuchajcie, idźcie spać w takim razie. Wow, ej, ale ja idę obserwować zachód słońca w takim razie. Ja idę obserwować. Maja, chodź, usiądziemy tutaj i zobaczymy wschód słońca piękny. Wy czasami tam nie opuszczajcie. Nic? Nie, nieprawda. Maja, popatrz. Pamiętajcie, Maja ma... Też nieważne. Spokojnie, przecież my tylko oglądamy wschód słońca, a ona... Wspaniały jest, serio. Ej, ja nie wiedziałem, że mam wschód słońca o godzinie... Wytyfy! Ej, zaraz wylecisz tego! Ja wam dam zaraz. Pamiętaj, że zaraz... Ej, uważaj, bo zaraz wylecisz, stary. Widzisz? To było oszustwo. Nieprawda. W takim razie, Goti, ty masz śniadanie, bo on zaczął. Co? A ty masz tylko chlebek. No i już ten. No więc super, w takim razie. No i widzicie, nie było co, bo wy jakieś pierdoły gadacie, więc piąta. No, tak. Ja nie wierzę, ale ten czas szybko mija w Minecraft.
Zaraz 6.30 to będzie odcinek Użyżyja Pana Sajda. Dlatego chcę obejrzeć. Albo na kanale Szymek Vlog, słuchajcie, gdzie pojawił się film. To ten dobry kanał? Tak, to mój ulubiony kanał. O, tak. Dobra, więc poczekajmy w takim razie, Maja. Siedźmy tutaj i... Bardzo ciekawe będzie 15 minut. Maja, chodź. Musimy dać siebie. Musimy dać innego zwycięzcę, więc musimy ich jakoś spowodować, żeby oni wyszli z tego koła. Z tego czegoś. Więc musimy. To znaczy jakoś. Nie wiem co rzucić, dobra, czekaj. Ej Goti. Co? Twój Pikachu jest ogólnie zagłodzony trochę. No, dokładnie. I masz. To jest jedyna okazja. Jak wyjdziesz teraz, nie, to ci go oddaję. Nie, Pokémony. Popatrz, jak jest na twoje wyciągnięcie ręki jest stary. Słuchaj, jak zaraz po niego nie wyjdziesz, to go wywalam za płot. Okej. Okay. Dobra, wywalaj go. Idziemy. No, nakarmiłem go. Ja zostawiam tylko za sobą pieniądze tutaj, żeby wiedzieć jak wrócić. Okej. Okay. Dobra, ja w takim razie tu. Pieniądze. Ja zostawiam pieniądze, żeby wiedzieć jak wrócić. Co dobra. Nie, ja nie mogę wyjść. A przecież druk. Dobra, druk. Ja a widzisz ten poligon tam? Może na ten poligon wojskowy to wysadzimy w ogóle. No może to też jest dobry pomysł. Stary wyszedł. Ej! Co on zrobił? On wyszedł, wytyfy! Ja zbieram szybko pieniędzy, bo za wygraną jest więcej pieniędzy. Stary! Ale musisz jeszcze stary do 13 wytrzymać, jest dopiero 8 zaraz. No więc to ja widzisz, wytrzymam stary, zobaczysz, mi to jest wygodnie, no, mi to jest świetnie. No zobaczymy w takim razie. Jestem wytrwały. Ja idę dalej spać w takim razie. No, Godzi, teraz ty tego pilnujesz, nie ma spania. No, co z tego, że tak? Stanley, nie śpi. Ja nie śpię. A ty nie śpi przede wszystkim, no. Stawaj. Czekaj, bo bije szopa tutaj. Dobra, to obudźcie go. Ja najwyżej się położę tutaj. Ja się położę tutaj. I ja teraz w takim razie tutaj śpię. Niesprawiedliwe. Dajcie mi spać! Nie! Ej, co wy ten? Bo przy okazji mnie obudziliście. 11 już? Jak dotknął? Nie szedł. Ej, widzicie? Ale o, to było 3 centymetry. To nie było za ten, to wiesz. Ta, jasne. Jesteś oszustem, stary. Nie można zasypiać, stary. Patrz, tutaj jest $100. Ej, czemu? Ale mnie to pobudziło, stary. To jest $100. Mam całe 2000. $100, stary, $100. $100. $100. $100. Nie. Jeszcze godzina tylko, słuchaj, stary. No to stary. Godzina to bardzo dużo czasu. Ej, Stanley. Nie, to jest najtrudniejsza godzina zawsze, ta ostatnia. Mam dla ciebie włosy Vicky Gabor. Wow. Stary, włosy Vicky Gabor? Chyba zapomniałeś, że ja się boję Vicky Gabor. Nie, ty się boisz Vicky Gabor? Ej, weźmy odwrócić. Jak to? Żeby on nie widział, która jest godzina. Ej, właśnie, czemu mam zegarek? Ale tu mija wolno. Teraz zgaduję, że o, jest 12:20:01. 12:01 jest. Tak, a teraz 12:02. Jeszcze trochę tu posiedzisz. Tak, nie, ty lepiej wydaj to na ciuchy. 12:03. Nie, stary, ja się nie dam tak szybko. Wytyfy, skąd masz 10 tysięcy? Ja on sprzedał róg pewnie! Wyty, nie, tak, no ja sobie miał takie... O nie! Nie! Stary, dopiero 12:04, co nie? Dobra, my idziemy szukać w takim razie rogu, co nie? W takim razie... Nie, zostań jeszcze, musisz tam zostać. Nie, chodź tutaj, on już musi teraz sam się pilnować. Musisz nam pomóc szukać róg, stary. Dobra, słuchajcie, patrzcie, on nie wie, już jest po 13, więc niech on tam zostanie, trolujmy go. I dobra, my w takim razie się żegnamy, wbijcie koniecznie na kanał vlogowy, słuchajcie, tam jest odcinek, myślę, że bardzo fajny, w którym spędziłem 24 godziny pod biurkiem, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!